Dzień dobry, a co jest dzień jak co dzień, kolejny odcinek. Mamy dzisiaj ile? Minus 8,5 stopnia Celsjusza. Jestem w trakcie testowania BMW X4, w którym są dziwne dźwięki po nagrzaniu się. Wymieniliśmy tutaj poduszki silnika, bo tak ustaliliśmy z właścicielem, że wymienimy poduszki silnika, bo prawdopodobnie to one. I rzeczywiście, jak sobie zobaczycie w poprzednim odcinku, poduszki były zużyte. Może nie były to kapcie, ale były zużyte. I posłuchajcie sobie dźwięki. O, słyszycie? Właśnie, idzie Adrian, wczoraj już testowaliśmy. O, słyszycie? O. Kurde, no dziwnie to brzmi. A może po prostu łańcuch? Może łańcuch rozrządu, jak po rozgrzaniu, tak brzęczy. Tylko że tak naprawdę na zimno powinno to być. A dopóki samochód się nie rozgrzał, to była cisza i spokój. To tak jakby gdzieś od spodu jakieś osłony właśnie brzęczały. Słyszycie? O. No dobra, zapraszam do oglądania odcinka. Dzień dobry z rana, panowie. Dzień dobry, witamy. To co, działasz z szósteczką? Działam z szósteczką. Czyli pierdoły tego typu. Tak, dokręcę tam jeszcze. Tam dokręć, tak jest. Dolej jeszcze płynu, bo widzę, że jednak się odpowietrzył. Chciałbym też, żebyś zajrzał tutaj, bo stoi wentylator. To jak coś, to ci wujek też podpowie. W każdym razie tego na razie nie montuj, bo tutaj wiesz, też może jakieś... Dobrałem tylko śruby, nie? Jakieś regulacje. Śruby trzeba dobrać do skrzyni biegów, wydech zamontować, żeby to normalnie ten i zobaczyć co z niwem, nie? W każdym razie na razie to rób, jak będzie potrzeba, no to auto jest mobilne, się wyjedzie i będziemy coś tam innego robić. U ciebie wujek, jak tam? Alternator zdjęty, to wymienione świece i poszły? Ale. Elegancko? No kurde, no a co, wujkowi miało nie pójść, dokładnie, co? Dokładnie, wujkowi żadna się nie oprze. No, no właśnie, proszę pana. Świeca. Świeca, oczywiście, tam oczywiście nie myśleli, że nasze kobiety. Mamy tych kobiet, nie? Wujek, co? Ja mam jedną. Ja też ja jedną. Mów za siebie. Oficjalnie, to oficjalnie masz mów jedną. Mów za siebie. Adrian też oficjalnie jedną ma. To co, każdemu jedna przypada, tak? Dobra, a podobno jest kobiet więcej na świecie. Wujek, kto to zagospodaruje, powiedz mi. Co? Nie wiem. Ja nie wiem, nie udawa. Ja mam jedno, a nie udawa, ja. Legendy różne głoszę. Wujek, tak wiesz, tutaj do kamery, bo tam wiesz. Dobra, wujek, w każdym razie, wiesz co, ja się przejechałem tym X-em. Na zimno jest ta picabelo. Ten X, nie? Co tam brzęczy. Ale powiem ci, że to tak brzęczy, jakby łańcuch napierdzielał o obudowę. No trzeba by się to właśnie wysłuchać to, nie? A co myślisz o tym, żeby tam napinacz łańcucha górny podmienić, wyjąć, zobaczyć? Może napinacz daje ciało? Bo ten samochód ma, wiesz, ten silnik może ma przejechane tak 125 tysięcy, to jest niemożliwe. Może tak być. I może tak być, że bo zazwyczaj jak łańcuch jest rozciągnięty, to się tak dzieje na zimnym. No tak. A tutaj, wiesz, na zimnym jest po prostu miodzio. Co? Słuchaj, no trzeba spróbować, napinacz nie kosztuje majątek, więc to wiesz. Ale napinacz chyba mamy nawet, czy nie? Ja nie wiem, ja nie mam. Dobra, ja idę spisać win, żeby być przygotowanym zanim wjedziemy, a tego przygotuj do wypchnięcia, no bo czekamy na alternator, tak? Tak. Chyba, że coś tu no, możesz... No jeszcze chłodnica jak a, no to dobra, zamontuj to co wiesz, tak żeby tylko do alternatora, a ja idę zobaczyć w sprawie tego, napinacza łańcucha rozrządu, póki jest jeszcze taka godzina, że mogliby przywieźć, nie? Tak. I ja bym i tak czy siak wymienił go, bo powiem ci, że to tak brzmi, jakby właśnie gdzieś tam o budowę. No takie... BMW już robiło takie akcje serwisowe, no właśnie. Wymienialiby napinacz z jakiegoś powodu, nie? No właśnie. No dobra, to już wiemy jaki jest plan i jedziemy z tymi sreberkami. Udało ci się rozebrać? Tak. I co? I się pokazało. Ojej, o! Ruszył się. Ruszył. Ale nie, on, zobacz. A, bo go odpiąłeś. Nie, tak, to trzeba go odpiąć, czyli on może być cały od farby zaklinowany. Prawdopodobnie tak. To się zdejmuje, tu podważa i wiesz, to się tak... Wiesz, tam delikatnie. Sobie, taki ten. Tak, delikatnie jak to zdejmiesz, wyjmiemy ten silnik, weźmiesz go na ten, zobaczymy, może się uda, bo chciałbym, żeby ta wentylacja zaczęła chodzić, żeby zobaczyć, czy działa w ogóle nagrzewnica. Bo od klimy nagrzewnica działa, bo tu jest
drugi obieg. Tu są dwa obiegi od klimy. Więc jak przełączasz na klimę, to jest osobny wentylator od klimy. Ten wtedy nie chodzi. A, i od klimy działa. Bo tutaj jest klimatyzacja tak stworzona, że to jest obieg zamknięty. Mhm. Jak przełączasz, to się otwierają klapy i z zewnątrz jest całkowicie zamknięty. To jest taka klima, to nie jest taka w pełni klima, to jest taka dokładana klima, nie? Fajnie w sumie, ciekawe. No ale działa, no spełnia swoją funkcję, prawda. To najważniejsze, nie? No dobra, to sobie działaj. Dzień dobry, panie Kamilu. A ty jakieś ciężary dźwigasz? No. Nie wiem, czy to ten klej do gwintów, czy to przeciągnięte gwinty. Człowieku! Wujek, Kamil, a to szefowa. Kamil ma tutaj ten martwy ciąg. Poszło w końcu. Poszło, no już dwa ostatnie zwoje to poszło. To poszło. Nie chodzi o takie zwoje, szefowa. Ty już tam się wiesz. Nie cwaniakuj. No, nie cwaniakuj. No, Kamil tutaj wymienia, słuchajcie, tarcze klocki. Także sobie działa. Tutaj na tym stanowisku mamy piękną szósteczkę, do której za chwilę przyjdzie wujek. Wujek tutaj będzie ustawiał prawidłowe luzy zaworowe, ponieważ silnik kuleje, tak jakby nie działał na wszystkie cylindry. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednich odcinkach, w poprzednim czy jeszcze w poprzednim, robiliśmy tutaj test, czy jest zapłon, czy jest iskra, wszystko było w porządku. No klawiatura wygląda jak wygląda. Kurde blade. I podejrzenie jest takie, że jest nieprawidłowy, za ciasny luz zaworowy. W każdym razie, nawet jeśli byśmy chcieli zrobić pomiar kompresji, to i tak trzeba te luzy zaworowe prawidłowo ustawić. Tak, panie wujku? Tak. I panie wujku, zobacz pan, jak klawiatura wygląda. Tutaj dawno nikt nic, wiesz, świeżego olejku nie wlewał, no. A w ogóle trzeba bagnet wyjąć, zobaczyć w jakim stanie, bo w skrzyni biegów to jest jaki jest. A weź bagnet wyjmij od tego. Tak, żeby zobaczyć jak tam... Hehe, no ktoś wymienił, proszę pana. Ale za późno. Właśnie. No dobra, to wszystko wujek, wiesz co masz tutaj działać. Uszczelka jest. Wszystko co trzeba, co potrzebne jest. Tak. Na jakim etapie tutaj? No jest coraz lepiej, bo już ożył jeden kierunkowskaz, działają lampy przednie. Zaczął działać fotel pasażera. I zaczęły działać szyby w prądzie. A, czyli to działa, no to czyli super. Tak, to już samochodzik tam pomalutku sobie działa. Żyć, nie? Wentylator, słuchajcie, wentylator rozebraliśmy, zobaczcie sobie. Ale on tutaj stoi po prostu nadębowo i możemy spróbować to podgrzać, ale jest problem tego typu, że tu są tulejki plastikowe, więc jak to podgrzejemy, to się roztopi. Są firmy, które regenerują takie wentylatory. I być może taką trzeba znaleźć, ale to już wyślę zaraz właścicielowi, bo właściciel bardzo dobrze tutaj z nami współpracuje. Jak coś trzeba, ja mu wysyłam na Messengera zdjęcia to, tamto, siamto i on po prostu szuka, działa i tyle. Także zaraz chyba mu wyślę, bo nie wiem, czy chce się tym bawić taką pierdołą. A wentylator musi działać, też chcemy zobaczyć, czy działa nagrzewnica. No dobra, to co? To go podnosisz, działasz od spodu. Prawda. Zobacz sobie, jak tam te przewody od niwo, czy są podłączone, bo jak coś to podłączymy, to co jest tam. Uszczelki do układu wydechowego zamówione, więc później z wujkiem zamontujcie wydech, żeby alarmy się nie włączały, jak wyjedziemy, nie? Prawda. No dobrze. Dobra, to ja w takim razie robię zdjęcie jeszcze tego rozebranego i napiszę, że trzeba szukać, bo stoi na tulejkach. No i słuchajcie, poskładaliśmy wentylator z kilku. Znalazłem coś u siebie na magazynie, bo ten stoi nadębowo. Zamontowaliśmy, ale nie działa. I teraz sprawdzamy, czy w ogóle dochodzi prąd. Wiesz, jak coś, to trzeba zobaczyć, a jak sprawdzimy też bezpieczniki. A jak dochodzi prąd, to mogą siedzieć szczotki, więc ja bym proponował, Adrian, stąd przełożyć szczotki, bo się da, nie? Spoko. Prosty temat tak naprawdę. Spoko. I tyle. O, BMW wjechało szczęściami, zobaczymy co tam przyjechało. Może właśnie tulejka do S14, to w końcu, kurde, to byśmy dwa piękne klasyki uruchomili w końcu. Tutaj już jest uruchomione, a jeszcze E30. Słuchajcie, znaleźliśmy bezpiecznik przepalony i to może być on, bo to 30. Dobra, odpalaj ten, zapłon tylko daj. Włączy. Nic. Dobra.
bezpiecznik cały. I tak naprawdę reszta jest cała, no. Sprawdź tutaj, czy prąd dochodzi po prostu. Bo może tak być, nie? Jak tam, panie Adrianie? Na jakim etapie jesteśmy? Pomysłu do przodu. Właśnie staram się połączyć przewód sondy lambda. Sondy lambda? A, bo tutaj... ktoś uciął, a nie ten. Znaczy, pewnie mu się zerwał, bo nie wygląda, żeby były ucięte, nie? Są raczej zerwane. A tutaj to, co kupiłem, pasuje, czy nie? Na pewno są szersze, ale myślę, że się ładnie te docisną. A, ale dałeś pastę. No więc dałem pastę, żeby trochę się bardziej... żeby się bardziej trzymało, tak? Bo one są dość płytkie tutaj, te miejsca na te uszczelki. A śruby dasz nowe, tak? Śruby dam, tak, już sobie tam znalazłem, wydubałem jakieś, mam jedne trochę większe, drugie mniejsze, więc... A śruby do... Tak, są dopasowane, już pokazuję, wezmę latarkę, to przyświecę. Są dopasowane, tu jest, super. Jest jedna, później jest wyżej, trochę ma inne. No dobra. Jest jeszcze wyżej. Okej, okay, super. Więc już się trzyma, nie? No i tu są te główne i wystarczą. Tej nie trzeba, bo tutaj... No zresztą tutaj nie ma do czego. Blachę będzie trzeba znaleźć, bo tu powinna być blacha taka maskująca. Ja coś znajdę, nie? Teraz tak, co z wentylatorem dmuchawą? No właśnie, z wentylatorem. Z Kamilem tam trochę sobie pogłupkowaliśmy. Podpięliśmy miernik i próbóweczkę. No i okazuje się, że przejścia wszędzie są na przewodach, natomiast no, wentylator nie dmucha i prawdopodobnie ta opornica. To dobra, steruje... to tą opornicę jakbyś mógł mi wymontować, ja wezmę na stół i przelutuję. Bo na krótko wentylator się od nas kręci, bo... więc wystarczy zmienić opornicę, pewnie będzie. To ja te oporniki mam, to byśmy zmienili. A wentylator sam chodzi. Tak, wentylator chodzi i bezpiecznik, i ten, który był spalony, to był właśnie od tego. Nie, okay. Bo tam były podpisywania, który to bezpiecznik był. Dobra, czyli się wyjaśniła sprawa. U ciebie, wujek, jak? Alternator zamontowany? Tak. No i elegancko. I tu podłączamy nową rzecz. To jak wrócimy z Kamilem z jazdy testowej, zobaczymy ładowanko. Patrzyłeś do turbiny? Patrzyłem. I co? Nie masz uwag. Ja myślę, że to było się działo, wiesz, i zabierało po prostu moc, bo był otwarty ten obwód. Dobra, Kamil, to lecimy na ten, na dotarcie tarcz hamulcowych. Tarcze hamulcowe dotarte, nic nie hałasuje, jest elegancko. Teraz, Kamil, pytanie, wujek tam ustawił zaworki? No, nie rozmawiałem z nim, ale... Coś tam robił, skończy, tak? No. No dobra. To co, to do wujka w takim razie wjedziemy, przetestujemy teraz E93, jest ładowanie, czy turbina działa. I co tam jeszcze było? A, termostaty, a nie, no to mamy taki dłuższy przejazd w takim razie, bo trzeba to wszystko posprawdzać. Tylko najpierw ogarnę ten samochód i byśmy wjechali do wujka tym X-em, nie? Tak. Żeby zobaczyć, kurde, mam podejrzenie, że to jednak ten napinacz może siedzieć. A ile tam w ogóle przebiegu jest? 122 tysiące. B47. No ale z drugiej strony, wiesz, on może mieć tylko 3 razy olej wymieniony. Nie, no tak, no to też to... Nie ma reguły, no. To też nie jest tak, że każdy silnik jest taki sam, nie? Pamiętasz takie N57, co miał 80 tysięcy i łańcuch za... ocierał, co robiliśmy rozrząd? No nie. A niektóre to... N57 mają 400 i mają oryginalny, no. No, tak. No właśnie, także nie ma reguły. Nie ma reguły. Tutaj u wujka temat zakończony, tak więc odpalamy samochód, zobaczymy, czy jest ładowanie i jedziemy z Kamilem na próbę z podglądem temperatur, z podglądem doładowania turbosprężarki, żeby zobaczyć, czy wszystko gra i buczy. Proszę bardzo. Odpalił. Tutaj dodatkowo wymienialiśmy jeszcze świece żarowe, tak więc też sprawdzimy błędy. Proszę bardzo. Ładowanie poszło w górę. 14.1, 14.2. W każdym razie tutaj na podziałce w rubryce OK na zielono. Tak więc jedziemy na próbę. Pan Kamil gotowy? Tak. No i elegancko. Panie, to jest Polska, tu się walczy. Światełka włączamy. Były jakieś błędy? Były. Świece. Wiesz co, i ten generator, alternator w sensie. No tak. Coś tam. O, kotecek. A, uciekł. Wszystko się skasowało w każdym razie. Znaczy został podgrzewacz filtra paliwa, ale ten. Widzę, że regeneracja DPF już jest. Aktywna. Zaplanowana. A jak jest zaplanowana, to znaczy, że się, jak już się tam rozgrzeje odpowiednio, to powinno się uruchomić. Zresztą zobaczymy to. Zaraz zobaczymy, czy ta turbina
Ale wstaje turbina, o. No nie, no ładowanie jest. Ładowanie jest, bo pan też chciał, żeby sprawdzić. Kamil, wujek sprawdził tam turbinę, jest wszystko w porządku. No i tu się uaktywniła regeneracja, także nie ma tego błędu podgrzewacza filtra. No i 88 stopni złapał. Termostat jest właśnie 88 stopni, tak więc za chwilkę powinno lekko spaść albo trzymać, nie? To tam już Kamil 89, on nawet może złapać tam ponad 90, nie? No, 88. No, było 89, teraz 88 i tak będzie oscylował. Także jest gitarra. I dopalanko też. Super. To wracamy do warsztatu. Tak. Ładowanie. Sprawdź też od razu, czy jest. Jest. No i super. Podliczamy klienta i informujemy. Wiesz co, Kamil, tak sobie myślę, bo teraz jak jechaliśmy w Łuku, to bardzo słyszałem te łożyska. Mhm. Może wjedźmy jeszcze na podnośnik, przejedźmy się i jak będę do pana dzwonił, to może zaproponować, bo tam w poniedziałek ktoś odmówił, raczej odmówił, nie potwierdził wizyty, więc można by te łożysko czy łożyska zrobić. Mhm. Co o tym myślisz? Tak. No wiesz, lepiej zrobić stałego klienta i wykorzystać czas. Będą wszyscy zadowoleni, co? To tak zrobimy. Właśnie przed chwilą dzwonił właściciel pojazdu, także powiedział, że jak to będą łożyska, to mamy zrobić. Tak więc jak coś, to samochód zostaje do poniedziałku. Dobra! Prawe! Łącznik elastyczny wału tył. To zapisujemy wszystko. Czyli trafiony, zatopiony, Kamil, tak? No chyba tak. Tylko to na zakrętach w prawo się działo, nie? Ale to nie ma znaczenia, wiesz? Okej. Okay. Tak też mogło być. Okej. Okay. Bo zależy, w którą stronę się ono, wiesz, odciążyło się może. Zależy, w które prawo. No to też. Dobra, jedziemy na górę. Jedziemy razem tym X4 zobaczyć. Bo i tak będziemy musieli skorzystać tutaj z podnośnika. Żeby w tym X4 sprawdzić, co to tam się dzieje. Bo może być tak, że jest rozrząd po prostu do roboty. Bo wujek wymienił ten napinacz i napinacz jest napięty, ale widać takie zużycie. Zresztą pokaż, może widzą, jak tam jest wytarte. No faktycznie. Jak w metalowym napinaczu tak się wytarło, to co dopiero w plastikowym ślizgu, co? Przejedźmy, Kamil, do tego. Do Bosty po fakturkę. Okej. Okay. Jakby co, to może od razu, bo później zapomnę. Dobra. Mieliśmy podjechać. A tu się przejedziemy, niech on się rozgrzeje i wujek trzeba go obsłuchać, nie? Bo jak taka sytuacja, to wiesz, to trzeba ogarnąć, nie? To na razie jest... Na razie ok, a jak się rozgrzeje, to jest masakra. Powiem ci, że to jest no, masakra. O, słyszysz to? Tak. To nawet nie wiem, czy jest sens dalej jechać. Jedziemy, słuchaj. O to chodzi. Ale to jest dźwięk z silnika, to nie jest dźwięk osłony ani niczego, wiesz? No dlatego jak ja się przejechałem dzisiaj... A jak tu wygląda sprawa z interwałami, bo napinacz jak wyjąłem, to on był taki, ten olej to aż był taki kleisty, taki, wiesz, mazał się aż tak. Wiesz co, ja to sprawdzę sobie już w tym, bo i tak dzisiaj decyzji nie podejmiemy, bo ja muszę zadzwonić do klienta, klient na wakacje wyjechał. Na wakacje. O, słyszałeś? Tak. Znaczy tu można sprawdzić, może będzie historia. Mój pojazd, status pojazdu, o, lewo, o, w lewo gałkę. Tak, tak, tylko ja się też skupiam na czymś innym, nie? No proszę pana. To jest... To jest dobra, olej. To jest przy pięciu... Ty, on miał dwa razy. 25 tysięcy. Olej? Za późno 5 miesięcy. No, i tutaj mamy 74 olej, a reszta? On ma 125. Trzeba sprawdzić w historii, bo może ktoś tego nie wpisał.
No nie, to trzeba ustalić. No bo zobacz. Zobacz. Tak. No tak, co 2 lata, co 30 tysięcy kilometrów był robiony olej. No tam między 25 a 75 to jest 50 tysięcy. A, no. No daj spokój. Wyjąłem ten napinacz, to nie był olej, tylko to było aż jak smar, to się mazało, wiesz. Dobra, ustalimy to zaraz. No wiadomo, mogło nie być po prostu z spisem te zrobione. Ale słyszysz, co się dzieje, jak to działa. Tak, no ale wiesz, jak będzie problem ze smarowaniem, no to jak ten rozrząd ma wyglądać, tak? No. Można palić jak coś. Nie, to za chwilę, dajcie posłuchanie tego diesla. Szóstkę na koniec. Znaczy ja do ciebie mówię, że można palić. No tak. Kamera, akcja. Ja też nie. Wiesz, bo to słychać w kabinie, a tu na zewnątrz nie słychać. No ale w kabinie słyszałeś, jak to jest masakra. To się nie da jeździć, szczerze. Już myśleliśmy wczoraj z Adrianem, że to, nie? Tak. Ale tu... To jest trochę śmieszne, bo na wolnych obrotach bardziej tym silnikiem trzęsie, nie? On przy wyższych się dość mocno uspokaja. Dobra, wujek, daj go jeszcze w górę, a tu w międzyczasie spróbujemy tego odpalić, tak? Tak, i działa wentylator. Tak? A Niwo, coś robiłeś? Nie. Regulację będzie trzeba zrobić tego, poczekaj. O. Daj tam, zaraz podreguluję TPS. Gwiazdkę daj. Jakąś małą? Tak, bo jest za szybko reaguje. To będzie dowodzenie dalej? Tu by się jeszcze to... Taka mniejsza chyba byłaby lepsza, no. Daj mi tutaj jeszcze, ja bym to przytrzymał i wkręcił, bo... Tu mi się to nie podoba, jest za bardzo napięte, ta jest okej. Okay. Tu jest mała ta gwiazdka. To będzie dobre, tak. Nie, to... Nie, tu musi być, to jest wyrobione, to nie może być wyrobione. Ale, a, dobra. No to większy. Pan... Nie, daj. Duże czy małe? Tutaj trzeba złapać to, jest za luźne, poczekaj. A, i daj tą 13. Bo to trzeba troszeczkę, jest za, wiesz, on nie wraca. 13, tak? Tak. Okay. I tutaj lepszą gwiazdkę dobra. Trzeba, lepszą. No dawaj, szefowa, kto tam? No dawaj, no. 500 rzeczy na raz. Żony kosztów z żoną. No to dawaj. Jaki to motor jeszcze raz poproszę? F31 318 diesel, 2013 rok, 143 konie. No to normalnie, 7-8 tysięcy. Mniej więcej. 7-8 tysięcy. Tak. Dobrze. I teraz tak, marzec 2025 rok, tak kolejka? Tak. Dobrze, to ja będę w takim razie dzwonił do państwa. No jak pan w marcu zadzwoni 2025, no to będzie kolejny tam jakiś, no. Będzie w tej 2026. No i będzie inna cena. Teraz cicho. No. Proszę pana. Dobra, panie Kamilu, proszę odpalić. Proszę pana.
zostanie nam jeszcze przepływka, ale to musi się dobrze rozgrzać. Zobacz, jak ładnie się wkręca. Nie, wujek? Dobra, gasimy, bo się udusimy. Prawda. I teraz idziemy tutaj popatrzeć. Kurde, powiem ci, wujek, nie mam pomysłu na to. Nie no, tu wszystko jest cacy, bo to tak... Ja to normalnie to wchodzi w taki rezonans, że ja to czuję na... No wiem, ale tutaj nic, absolutnie nie... No nie wiem, co z tym, fantem... Nie słychać, nie widać, że... Co z tym fantem... Dawaj tutaj, czy nie... ten, jak poduszka wygląda ta... No to? No ale to... Nie... No poduszka też jest w porządku, nie? Wiesz, teraz co, wszystko połapiemy, chociaż to jest tu coś się... Weź to ode... wiesz, chociaż to zrób tak, jak powinno być i tyle, no. I ja nie mam pomysłu. Będzie trzeba się nad tym jeszcze pochylić, że tak powiem. Dobra, Kamil, idę zamawiać łożysko i u wujka zamieniamy te samochody, żeby tamtego rano nie trzeba było odśnieżać w poniedziałek. Dzień dobry, jak z rana? Dzień dobry, witam. To słuchaj, to wykręć mi tą część. Okej. Ja ją wezmę na stół, coś tam postaram się zrobić, bo te oporniki mam, nie? I można by te niwo zamontować, przewody od klimy, to weź gdzieś po prostu w jedno miejsce. Kompresor jest zaślepiony bardzo dobrze, bo z tym to pan musi sobie pojechać do klimiarzy, niech oni to ogarną, nie? A ty, wujek, co, łożysko wyjmujesz, tak? Tak. Słuchaj, pytanko, co z tym, z tą szósteczką? Ustawione zaworki? Tak. Odpalałeś? Nie odpalałem, dlatego że tam trzeba zamówić kopułkę, przewody i palec. A co, są w takim stanie, że dramat? Tak, że to nie ma sensu zakładać. Dobra, to ja od razu to robię. Od razu to robię. Z czym tu walczysz? Staram się przekręcić wydech troszkę tutaj w tym miejscu, bo nie wiadomo czemu, ale jest cały przekoszony. No dobra. Słuchaj, niwa nie ten, nie... A ten wieszak masz? No to ja ci przyniosę. Niwo zaklepane jest, tak? Tak, niwo jest zaklepane. Więc ktoś to niwo odłączył specjalnie, bo się pewnie coś chrzaniło, więc szczerze ja nawet tego nie chcę uruchamiać. Tu najlepszym rozwiązaniem jest po prostu założyć zwykłe amortyzatory i zwykłe sprężyny. Zresztą poświeć tu. Tu widać, że... A nie, to one wycieki miały. Te amorki lały. Pokaż mi tutaj. Pokaż tu. Dokładnie, one miały wycieki. Słuchaj, znalazłem, bo to jest to zepsute, nie? Mhm. Trzymaj. Znalazłem u siebie coś takiego. Podłóż to, zobaczymy jak na tym będzie działać, bo to było lutowane. Widzisz, to jest coś, tak, coś tam było robione. Dobra. A mam dwa oporniki, jeden używany i dwa mam nowe oporniki. Dobra. To na razie to odłóż, jak dasz na dół, a ja idę przyniosę ci wieszaki, nie? Spoko. Jak się udało z wydechem, ładnie wszystko wisi? Tak. Nie no, proszę pana. Zdecydowanie ładnie. To jest Polska, tu się walczy. Elegancja Francja. Aha, wujek, widzę, już wciska. Łożunio, proszę uprzejmie. Wprasowuje. Wprasowuje, dobra. Tam. Ale zobaczą. Człowiek, pompa musi być. Dobra, Kamil zrobił serwisik X3, więc wjeżdżamy teraz jedyneczką. W jedyneczce karta? Dobra, ja kartę to wziąłem. Podobno Kamil przerywa w czasie jazdy, jakieś rzeczy się dzieją. To co, może wjadę na stanowisko, bo zimno jest, żeby też na dworzu jakoś nie ten... Zróbmy diagnostykę, obejrzmy wszystko. Co mówisz? To ja może z maseczki jeszcze uchylę. A czy tutaj rurę wymienialiśmy? Tak. Na pewno? Chyba, że coś z tą rurą jest nie tak, ale wiesz, no auto jakiś czas jeździło, tak? Wiesz. Weź. No siedzi ładnie. Siedzi. Hmm. A może nie chodzi tutaj wastegate? No dobra, no, wiesz, jest też wyciek z pokrywy. No. To N13, to wiesz jak one mają. Może odpowietrzenie skrzyni korbowej, może coś. I my tak, słuchajcie, mówimy może to, może tamto, może siamto, a tam widzowie mówią, co to za mechanik, jak on tylko może. Może przed, wjeżdżamy i sprawdzamy i po sprawdzeniu będziemy wiedzieć. No to może, każde może, to już jest... Każde może, to jest już... Jeden koła więcej. Brak profesjonalizmu, no. Dobra, wjeżdżamy. Co, Kamil, pytasz? Jest jakaś kontrolka zimna? Nie, nie ma. Tu jest tylko ten problem z airbagiem, ale to pamiętasz, że tam coś z tymi napinaczami, ale w to nie wnikamy.
Nas interesuje to przerywanie, brak mocy i innych historii. Coś tu tego płynu jakoś tak mało, aczkolwiek zaraz zobaczymy, poczekaj. O, ale płynu jest za mało. Troszeczkę można by dolać. Poziom oleju sobie sprawdzę. Poziom oleju i poziom płynu też można uzupełnić, Kamil, tutaj jakby co. Właśnie, olej. Olej to olej, panie. Dobrze, że bagnecik, co? Jedyna chyba benzyna z bagnetem. Z bagnetem, nie? Mini. No proszę pana. Trzeba dolać. Znaczy, kurde, no minimum dobra, na tym minimum damy radę, nie? Zrobić diagnostykę, trzeba zobaczyć. I tyle. No to sobie działa. Może jakieś właśnie błędy czy coś? Jakaś jazda testowa by się... No pokazała. Tak, ale najpierw zobacz właśnie, co tam wyjdzie z odczytu błędów, nie? Aha. Można też podnieść, zobaczyć, czy tutaj od podciśnienia nie idzie ten, nie idzie olej do w przewodach, czy nie ma, wiesz, takie tam podstawowe rzeczy. Kurde, Kamil, bagażnik otworzyłeś? Co, przez bagażnik nie jeździ samochód? Proszę pana, proszę pana, co tu się dzieje? I co, myślisz, że się coś tu zalało? Znaczy, w ogóle nie ma komunikacji z elektroniczną pompą paliwa, no. I chciałem sobie jakieś bezpieczniki posprawdzać, coś tam. I tu zobaczyłeś coś takiego? Tak. To może być, bo stąd idzie zasilanie na pompę. Czyli to by trzeba... O, Jezus, chłopie. Dobra, elektryczna pompa jest tu. Znaczy ten, sterownik, chodź. Tu w tym boczku, nie? Dobra, trzeba zdjąć ten i tu w boczku masz ten sterownik i zobaczymy, bo zasilanie idzie tutaj stąd. Wiesz? Tak, tu trzeba podnieść, jakoś to wyjąć. No bo wiesz co, jak pompa nie wyrabia na robocie czy coś tam, wiesz, to się może tak dziać. Dobra, ja to zrobię, poczekaj. Kamil, bo wiesz co, no zazwyczaj tutaj ten moduł, a tu jest przekaźnik. On na pewno jest od pompy. A weź daj zapłon, bo może ten przekaźnik w ogóle nie działa czy coś. I wiesz, i on ciągnie tylko z pompy wysokiego ciśnienia paliwo. Poczekaj. He, nie działa. W ogóle nie pstryka. Jest zapłon? No jest. W ogóle nie pstryka. Więc może też być ten, albo tu z zasilaniem coś jest nie halo. Daj mi próbówkę. Dobra. Poczekaj, bo ja... O. Tylko, że wiesz, on włącza, czyli jakbyś odpalał. To spróbuj go odpalić, ja zobaczę, czy on się włącza, bo on... Musi tutaj dostać, wiesz, bo... Dobra, włączył się, wyłącz. Dobra. Przekaźnik działa, więc tu jest OK, szukamy modułu. Bo wiesz, ja znam przypadki, że ten przekaźnik... Że ten przekaźnik, Kamil, nie działał, ale samochód odpalał, tylko że nie miał wystarczająco dużo mocy, nie? A bo tutaj jest to... Ty, no, może tu być. Gdzieś. Może tak być, no. Albo choć na schematy zobaczyć. Weź, więc sobie zobaczymy, co? To i tak musi odtajeć. To i tak musi odtajeć, no. Nie ma co. Bo tutaj, jak wszedłeś, to ci nie pokazał, gdzie jest? Nie, no właśnie. Właśnie nie. A pokaż, sprawdzę bezpieczniki. A dobra, to sprawdź bezpieczniki chociaż dokładnie. No może któryś z bezpieczników, nie? Weź se tutaj z tego najbezpieczniej będzie. Sklemy minusowe, nie? O, w ogóle nie dokręcone. A może... Ja nie mogę. A poruszaj klemą, czy ona chodzi lekko. No to też jest do dupy. Skręć. Dobra, dawaj, skręć to, ja nie mogę. Niezła historia. Dobra, i teraz sprawdź te wszystkie bezpieczniki, dawaj, po kolei, dokładnie. A to i tak musi odtajeć, nie? No. Jest w porządku. No jest w porządku, no, widać. Dobra, okej. To nie ja teraz. No tak. Dobra, idziemy do komputera szczerze poszukać tego, gdzie jest ten. Z
sterownik się znajduje. Kamień tutaj jest w trakcie osuszania. Zobaczcie sobie. Jest bardzo suchutko. Proszę bardzo, wszystko zdjął, teraz wszystko składa. Tam opalareczka chodzi, czyli taka suszareczka. A ja idę do wujka zamienić samochody, bo u wujka, wujek skończył temat z łożyskiem, więc pojadę na próbę. A w to miejsce wprowadzę BMW 525 silnikiem N52 na serwis olejowy, wymianę wszystkich filtrów oraz serwis automatycznej skrzyni biegów. Tutaj filtry od nas, serwis skrzyni od nas, a pan ma podobno swój olej do silnika, także jest. Tylko nie wiem, czy nie za mało, bo to jest, co to jest? Piątka? Piątka. A gdzie reszta? O, widzę, pan wtryski ma. Wymieniał. To mało. To mało, proszę pana. To jeszcze jest cylindr? Tak. No dobra, to od nas pójdzie reszta. No bo to jest mało, czyli 1,5 litra tak. Jeszcze. No dobra, to weźmiesz od nas, nie? Słyszałem, że fotel działa. Tak, fotel działa, po prostu rozebrałem plasticzek od foteli. Okazało się, że większość wtyczek jest niepodpięta, a były tak zrobione, że wyglądały, jakby były wpięte. No i jeszcze przełącznik był zamalowany farbą i odczepiony. Okay. Więc tam trochę. Ale było. W ogóle krzywo stoi? Tak, bo go przepchnąłem, żeby sobie drzwi otworzyć mocniej, dlatego tak. Ale widzę, że krzywo stoi, w sensie, że te amortyzatory też są kapcie. No, bo widzisz, tam stoi prawa strona góry. No dobra, okej, to sobie działa. Działam sobie z kierunkowskazami. Tak jest. Widzę, Kamil, że poskładałeś, osuszyłeś, tak? Mhm. I co? Diagnostyka, kasowanie, odczyt błędów, kasowanie błędów i jazda testowa, tak? No i dobra. Powiem ci szczerze, że Adrianowi dobrze idzie. Z szóstką, M6. No. Ale ma satysfakcję, co? Porobił, fotele działają, światła teraz działają, tam pomału, pomału wszystko. I wiesz, na co go namówiłem? Na poskładanie wnętrza w tamtej szóstce. I nawet mu oko błysnęło. No co? Dobrze. No Kamil, kurde. Wiesz, tam paru klientów odmówiło ten, nie wrzucaliśmy kogoś. To są też pieniądze do zarobienia, nie? Mm. Ja się czasem denerwuję, że ktoś się umówił na to, nie przyjechał na tamto, no ale dobra, jak się da tam rady coś zrobić. No wiesz co, Kamil, on rzeczywiście tak jakoś trochę nierówno chodzi. Wiesz, jak te N13 działają, one bardzo lubią, jak się wlewa im do takola. Mm. I się pojeździ i wtedy jest cacy. Także ja bym w takie coś wszedł. No dobra, słuchajcie, tutaj tym samochodem jeździmy tu w koło komina. Na razie nie czuję, żeby on szarpał czy cokolwiek robił. Być może ta wilgoć tam w bagażniku na to jakiś wpływ miała. Kamil sterownika pompy nie znalazł. Kurde, ja Kamil, ja nie kojarzę właśnie w wersji N13 tego sterownika. Właśnie jest przekaźnik, bo normalnie jak jest ten sterownik, to nie ma przekaźnika, chyba że się mylę, nie? Znaczy, jak gdzieś na jakimś forum anglojęzycznym znalazłem, że ktoś tam pisał, że też ma tylko przekaźnik. No właśnie. Bo generalnie no, w WTK normalnie występuje sterownik i tak dalej. No ja ale kiedyś nawet do Płocka jeździłem naprawiać taką, dokładnie taką samą jedynkę i tam był problem tego typu, że był błąd pompy paliwa. Mhm. Nie sterownika, tylko pompy paliwa. I pan sobie wymienił pompę, nic nie działa, wiesz, nic to nie zmieniło. I po prostu umówiłem się któregoś dnia, że w sobotę pojadę do Płocka na rybkę, bo koło Płocka jest pyszna rybka. No i się okazał właśnie ten przekaźnik. I wymieniłem ten przekaźnik i jak ręką objął, nie? Także tak. Ale tu przekaźnik działa, no to nie jest to, bo tu by była wtedy błąd pompy byłby, a nie, a tu jest by błąd komunikacji. Być może jest tutaj jakiś program wgrany, w którym ten sterownik jest. No trudno jest mi powiedzieć. Program, no to jest wielce prawdopodobne. No nie, no ten samochód za dobrze jeździ, więc taki jest problem. Dzisiaj tym samochodem nie pojeżdżę gdzieś w trasę, bo testuję inny samochód, ale jutro bym zabrał ten samochód po prostu do domu i z powrotem. Zobaczę, jak on się zachowuje w trasce. Mimo wszystko, znaczy może nie, dzisiaj nie. Zrobię najpierw jazdę testową i wtedy zdecyduję, czy wlewamy datacola, nie? Dzień dobry, z rana. Tak jak wczoraj mówiłem, jestem w trakcie testowania X4, w której są dziwne dźwięki i doszedłem do wniosku, że to może być problem z rozrządem.
Tak więc wjeżdżam do wujka, postanowiliśmy zdjąć pokrywę zaworów, żeby zobaczyć, w jakim stanie jest łańcuch. Rozmawiałem już z właścicielem pojazdu, bo chciał odebrać, ale powiedziałem, że jest to niepokojące. Tak więc wjeżdżam do wujka, zdejmujemy pokrywę, żeby nie było tak, że pan odbierze samochód i za dwa dni na przykład zerwie się łańcuch i będą do nas pretensje, dlaczego tego nie zweryfikowaliśmy. Tak więc wjeżdżam i zaczynamy dzień pracy. Bo wiesz, wujek, w kabinie słychać bardziej, ale słychać bardziej, bo wiesz, rozrząd jest z tyłu, no, to się niesie, bo to czuć normalnie na tunelu. Tak. Wiesz, idę jeszcze sprawdzić, co z tym olejem, ile razy był wymieniany, bo to jest naprawdę bardzo interesująca sprawa, nie? No nic, wiesz, bez zdjęcia pokrywy i tak nie jesteśmy nic w stanie stwierdzić, tak więc zdejmujemy w sumie tutaj jakiś tam, no jakoś tam pójdzie, nie? Przynajmniej będziemy mogli panu po prostu przedstawić problem. Jeżeli coś, no to będziemy robić, nie? Tak. Wiesz, pan jutro wyjedzie, za dwa dni strzeli rozrząd i będą problemy. Bo i przecież można było robić, nie? Nawet jak teraz się nie zdecyduje, to on przynajmniej będzie o tym wiedział. No i wujek, informacje są takie same jak tutaj. Z tym olejem. No. 25 tysięcy i następna 75 tysięcy. I to wszystko. A on ma 122 tysiące przyjechane. Jak dbasz, tak masz. No. I ja z panem rozmawiałem, pan też nie był w stanie powiedzieć, jaka jest historia. Może kupił samochód i po prostu wiesz. A ktoś skasował po prostu na pulpicie. Powiem ci dramat. Jeżeli to się okaże, to masakra. Znaczy, patrząc, bo mi od razu się wydało podejrzane. Zobacz, to nie jest nawet olej, tylko to już jest mazut. To zostaw, nie wycieraj, to jest mazut, tak jak mówisz. No, zobacz, tego nawet się wytrzeć nie da. A wyciągnij bagnet, dawaj, taką weźmiemy próbkę na coś, o na to na przykład. Wiesz, tego się nawet wytrzeć nie da, to już jest takie marzące, tak czarne, że... Nie, no to jest, to nie jest olej. No. Ja, nawet nie chcę płynąć, widzisz? Zobacz. Tu może być... Panie, fajnie, powiem. Zobacz, przecież ta końcówka jest czerwona, nie? Mhm. Zobacz, tego nawet się wytrzeć nie da. To jest dalej czarne. Dobra, zdejmuj tą pokrywę i prawdopodobnie jest tak, jak mówię, no. Trzeba to sprawdzić. W trakcie, gdy wujek zdejmuje pokrywę zaworów, do Adriana wjechaliśmy BMW X-em na wymianę hamulców tył i przód. Tutaj grzeją się samochody do testów, które wczoraj były robione. Tutaj był serwis skrzyni biegów, serwis silnika. Tego muszę przestawić, bo tam jest E30, którą też musimy pojechać na próbę, zobaczyć jak chodzi. I od razu taka informacja, do 8 przyjadą dzisiaj tablice rejestracyjne, także w kolejnym odcinku zobaczycie sobie, jak testujemy 8. Tutaj działa, chodzi sobie MK, się wygrzewa. A na stanowisku u Kamila też jest samochód, którym pojedziemy na próbę, w którym wujek wymienił łożysko. Co to w ogóle tu wjeżdża? Kamil, jak słyszycie, cofnął hamulce tylne, a wujek w międzyczasie zdjął tutaj pokrywę zaworów i zobaczcie sobie, jak temat wygląda. Wszystko zarośnięte, tego się nawet bardzo, wiesz, wytrzeć nie da. Ja do pana zadzwonię i się spytam, czy wie, kiedy był wymieniany olej ostatni raz. No i proszę bardzo. Dobra, ja dzwonię od razu do pana. I ustalam, co z tym fantem robimy. Halo? Dzień dobry, Adam Kunt się kłania. O, dzień dobry panu. Wie pan co? Nie dało mi spokoju i mówię tu do brata, zdejmij pokrywę zaworów, zobaczmy jak to wygląda. I powiem panu, jest luźny łańcuch rozrządu. O kurczę, ja teraz mam pytanie, czy pan ma jakąś wiedzę, kiedy ostatni raz był olej wymieniany? Bo powiem panu, że ten olej wygląda jak jeden wielki glut. I według historii, którą ja znalazłem, to ten silnik miał dwa razy tylko olej wymieniany. Wie pan, co wymieniałem olej co 9 tysięcy w serwisie. Więc co 10 tysięcy wymieniałem w serwisie, więc... A ile, jak, od jakiego pan ma go tego momentu, ten sam? Od 60 tysięcy im przyjechałem. Kurde, no powiem panu, to ostatni wpis oleju, bo pan w serwisie którym? W ASO? Tak, ja wymieniłem w ASO, miałem do 100 tysięcy serwis i potem zacząłem sobie formalnie jeździć do kolegi do serwisu, że tak powiem. Kurde, to powiem panu, że to jest dziwna sprawa, dlatego że jest informacja w systemie ASO w BMW, że on miał 25 tysięcy pierwszy raz wymieniony olej, a drugi raz olej miał wymieniony, jak miał 75 tysięcy i więcej informacji nie ma.
działają te serwisy. Tak to wygląda. A czy ja panu powiem tak, jeżeli mielibyśmy ten rozrząd zrobić, to my jesteśmy w stanie zrobić, tylko że to jest koszt około 8 tysięcy złotych. No. Nie, to pani mi się nie opłaca, to już go wolę wstawić na Allegro i go sprzedać. Dobra, to wie pan co, to ja w takim razie po prostu zakładam ten dekiel z powrotem. I tyle, no bo też uszczelkę muszę teraz nową dać, no bo jak zdjęliśmy taki, bo tu innej możliwości nie ma, jak fizycznie to zobaczyć, nie? Dobra, to ja to... No ja pana rozumiem, no. Mi się nie opłaca tego robić, bo ja to po prostu stawię na Allegro, niech ktoś go sprzedaje, niech sobie kupuje, niech on się z tym bawi, a ja po prostu sobie kupię co innego, no nie będę potem szukiwał. No dobra, no ja dobra, no to sprawa jest dla mnie... Wszystko. Sprawa jest dla mnie jasna, zakładam dekiel z powrotem, tylko tak jak mówię, tam dojdzie uszczelka i jakieś podwtryski uszczelki. No bo mi powiedziałeś, że to jest przez długi czas nie było olej zmiany? No to tak wygląda, bo powiem panu, że olej to wygląda jak glut jeden wielki, no. I... Aha. Ja do tego powiem panu, ja w to nie wierzyłem, że to jest to, ale mówię, zdejmijmy, zobaczmy, żebym ja wiedział, żeby nie było tak, że wie pan, później kurde, ktoś do mnie będzie miał pretensje, że nierzetelnie sprawia. Po tych poduszkach jest trochę lepiej, ale dalej jest ten taki dźwięk, który mnie niepokoi, no. Także... Kiedy ten w ogóle można jeszcze pojeździć, pan mi powie? Znaczy powiem szczerze, że trudno jest mi powiedzieć. Równie dobrze może pan tym przejechać 50 tysięcy, a równie dobrze może pan za dwa dni może strzelić łańcuch. Także to po prostu nie jestem w stanie panu tego powiedzieć, nie? Zresztą i tak pan jakiś czas już jeździ tak z tym, więc wie pan. To składa i ja po prostu podjadę i ja się... Dobra, dam panu znać, jak złożę, ile tam... inwestować pieniędzy, że tak powiem. Dobra, rozumiem. Dam panu tylko znać, ile tam za to będzie pieniążków i tyle. Dobra. Dobra, dziękuję. Dziękuję. No dobra, tak jak słyszeliście, tym akcentem w takim razie kończymy odcineczek. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.